Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, czy to już jest koniec diesla? Zwróćcie uwagę na jedno. Na TikToku, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, w gazecie, w telewizji non-stop tylko tematy związane z tym, że to już jest koniec diesla, diesel już jest u schyłku, teraz tylko i wyłącznie jeżeli ktoś nie sprzeda swojego diesla, to będzie mógł go oddać na złom. Pozwólcie, że lekko uspokoję tę atmosferę, bo na dobrą sprawę wszystko nie jest takie czarno-białe, jakby się mogło wydawać i w wielu punktach, które mam dzisiaj dla Was przygotowane, diesel będzie tożsamy z silnikiem benzynowym, ale poprzez ten materiał chcę pokazać, że to wcale nie jest koniec diesla, jak to media pięknie nam malują. A jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mubi, czyli strony, gdzie możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie komunikacyjne, poszukać tego, co by Was najbardziej interesowało, czy samo OC, czy OC z AC. Wchodząc w link poniżej, który macie w opisie tego filmu, możecie przejść na stronę Mubi i tam odnaleźć najlepsze ubezpieczenie do Waszego samochodu, czy to ze względu na cenę, czy chociażby ze względu na pakiet, który by Was interesował, i poprzez ten link otrzymacie zwrot wysokości 150 zł po zakupie takiego ubezpieczenia i dodatkowo otrzymacie link referencyjny, na podstawie którego będziecie mogli zarabiać poprzez podsyłanie swoim znajomym tego linku. Wy dostaniecie jeszcze 50 zł od takiej transakcji, a ktoś, kto dokona tego zakupu, zwrot wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia. Wszystko też macie w linku w opisie, kiedy i jak można z takiej promocji skorzystać. Dobrze, przechodzimy do materiału. Łyk dobrej kawusi, jak znalazł. Dobra, zaczynamy od pierwszego punktu. Ostatnio miałem mały jubileusz. Mazdą CX-60 minąłem 10 tysięcy kilometrów. Ostatnio tak trochę bardziej podgoniłem. Sporo miałem okazję pojeździć tym autem. No i właśnie średnie spalanie z tej trasy wyniosło 4,4 litra. Ktoś powie, Waldek, to jest niemożliwe na 100%, komputer cię okłamuje. Pojedź na stację, zrób od odbicia do odbicia, zobaczysz, że będzie różnica. No robiłem, no różnica jest tam w około 4-4,5%, więc w sumie mikroskopijna, ale do czego dążę? Mazda CX-60, SUV, tak zwane duże kombi, ważące tonę 900, silnik 3,3 litra, sześciocylindrowy, 254 konie z napędem na 4 koła. No nie jest lekko, umówmy się szczerze, to skąd takie wyniki? Od razu też w formie rozgrzeszenia powiem, że nie było tutaj ani autostrady, ani drogi ekspresowej. Trasa miała odcinek około 152 km, głównie była to droga pozamiejska. Nie wszystkie nasze szlaki jeszcze są skomunikowane drogami szybkiego ruchu. Normalna jazda, to też nie był jakiś tam nadzwyczajny eco-driving. 4,4 litra. Owszem, gdybym wjechał na autostradę z prędkością 140 km na godzinę, jadąc też sam, pewnie to spalanie by poszło z boksem na dachu, przypominam, do 6,5, 6,9 litra w zależności od wiatru, czyli dalej mamy bardzo małe wyniki. Uśredniając spalanie z 10 tysięcy km na poziomie 5,8, można powiedzieć, że spokojnie te 900 km na baku mogę zrobić dużym, ciężkim autem, jak i w miarę pojemnym. Co nie zmienia faktu, że trudno tutaj znaleźć jakąś alternatywę. No i drugi punkt, który chyba dla mnie w tym wszystkim jest najbardziej wymowny. Z tego względu, że dobrze wiecie, że sporo też podróżuję z przyczepą, czy to z lawetą w formie ciągnięcia wyścigówki, czy chociażby z przyczepą towarową. I tutaj się wszystko rozjeżdża, bo nawet silnik benzynowy nie jest w stanie sprostać moim zadaniom, nie mówiąc już o aucie elektrycznym. I zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Jadąc z przyczepą towarową, mam ją na DMC 2 tony, więc można powiedzieć, że takie względne, normalne DMC. Lawetę mam na 2700 kg DMC, bo sama w sobie waży tonę, czyli powiedzmy mam te 1000, tam chyba 750 dokładnie ładowności, więc mam lekki zapas względem wyścigówki, żeby można było też co innego włożyć. Na przykładzie silnika wysokoprężnego, bo najczęściej jeżdżę Audi Q8 3-litrowym z tym zestawem, spalanie z tych 8,5-9 litrów skacze mi mniej więcej do 11-12, ale na przykładzie analogicznego silnika benzynowego w Q8 3-litrowego to spalanie już by oscylowało w granicach 14-16 litrów, więc tutaj różnica jest już zauważalna przy w miarę podobnej mocy. Na przykładzie samochodu elektrycznego pojawia się jeden zasadniczy problem. DMC na haku. Możemy wziąć na przykład Mustanga Mach-E. No on ma 750 kg na haku. Możemy sobie wziąć Audi e-trona. No tutaj fajnie, bo mamy 1800 kg na haku. Możemy wziąć dużego, sporego Mercedesa EQS. Tutaj mamy 750 kg na haku. Jedyną realną alternatywą, w cudzysłów biorąc, mogłaby być Tesla X, gdzie mamy 2268 kg na haku,
ale pod lawetę by mi zabrakło. ITD przy pierwszej kontroli by już miało niezłą opcję wlepienia sporego mandatu. Na przykładzie samochodów elektrycznych jest ciężko znaleźć jakąkolwiek alternatywę dla większej przyczepy. Pomijam, że Audi Q8 ma na haku 2800 tam z ogonkiem kilogramów, gdzie pierwszy z brzegu jakiś na przykład Mercedes GLS ma bez problemu 3,5 tony, czy inne pick-upy typu Toyota Hilux też ma 3,5 tony na haku, więc naprawdę duże zestawy można ciągnąć. A samochody elektryczne raczej są do ciągania małych, przydrożnych przyczepek bagażowych. Nie mówiąc już o tym, jakby spadał zasięg, jeżeli chodzi o podpięcie takiego zestawu. Oczywiście bardzo często, gdy słyszymy o silnikach wysokoprężnych, to od razu myślimy o takich kopciuchach. Passat w TDI-ku, który kopci, czy jakiś autobus Ikarus, który podjeżdżał na przystanek w latach 90. i jak dodawał gazu, to najpierw szła wielka chmura, dopiero on się z tej chmury jak taki dżentelmen wyłaniał z tego wszystkiego. Prawda jest taka, że silniki wysokoprężne ostatnich generacji naprawdę potrafią być czyste i na przykładzie Mazdy CX-60, którą jeżdżę, emisja CO2 jest na poziomie małego auta osobowego. Zastanawiałem się, czy używać tego punktu, bo to jest trochę taki szachmat w tym wszystkim, ale dobra, wyciągamy twardszą amunicję. Mam coś takiego jak Skodunie. Ci, którzy mi oglądają, to wiedzą, babcia Skoda, Skoda Octavia, 2004 rok, silnik 1.9 TDI, fabrycznie 90 koni, w tej chwili około 110, bo chip miała zrobiony przy 960 tysiącach kilometrów. Obecnie ma przyjechane 1 800 000 kilometrów na fabrycznym bloku silnika. Owszem, osprzęt był wymieniany, były już łącznie 3 turbosprężarki, 2 alternatory i między innymi 3 rozruszniki, ale patrząc jako na to auto, jako na cały cykl życia produktu, można powiedzieć, że jest to jedno z lepiej zamortyzowanych samochodów w Polsce. Oczywiście mówimy o tych autach, które mają oficjalny przebieg, bo spora część osób nawet nie ma świadomości, że ich auta mogły minąć 1 000 000 kilometrów, bo i większości osób się wydaje, że po 200 tysiącach to samochód już się rozlatuje. Ale patrząc na cały cykl życia produktu, od momentu wyprodukowania i tej emisji przyprodukcyjnej w tym aucie, poprzez etap eksploatacji, jak i późniejszego złomowania, no można powiedzieć, że tego typu samochody wygrywają nawet z najnowocześniejszymi w tym momencie sprzedawanymi elektrykami. To dlaczego ten diesel jest taki passé? I to nie tylko dla włodarzy w Unii Europejskiej, ale również dla koncernów motoryzacyjnych. Zwróćcie uwagę na jedno. Jak na przestrzeni kilku ostatnich lat zmieniała się motoryzacja, jak mocno były zaostrzane normy emisji spalin i jak okazywało się, żeby daną normę móc spełnić, wychodziło na to księgowym, że silnik wysokoprężny jest o wiele trudniej dostosować. Niektóre koncerny, tak jak na przykładzie afery Dieselgate, wolały trochę bardziej pomajstrować przy oprogramowaniu, żeby nie inwestować tak gigantycznych pieniędzy. Więc na chwilę obecną o wiele taniej wychodzi dostosować silnik benzynowy, chociaż i tak te silniki już są skomplikowane, bo już sama miękka hybryda w niczym nie wystarcza. Sama hybryda też już nie wystarcza. Musi być obowiązkowo hybryda typu plug-in i większość nowych samochodów już wychodzi jako tak zwane hybrydy z wtyczką. Tak na przykładzie silników wysokoprężnych, chociaż w sumie Mercedes też ma diesla z wtyczką w tym momencie w ofercie, ale okazuje się, że łatwiej jest unicestwić silnik wysokoprężny. Wiele osób specjalizujących się w promocji samochodów elektrycznych ostatnio powtarzało, że czerwiec to był miesiąc, kiedy w Europie sprzedano więcej aut z silnikami elektrycznymi jako elektryków, aniżeli samochodów wysokoprężnych. Bo prawda jest taka, że spora część koncernów mocno ogranicza swoją flotę, jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, żeby nie generować kosztów. Są też takie marki jak chociażby Toyota, Lexus, czy między innymi Porsche, które w ogóle w swojej ofercie nie mają już od dobrych kilku lat silników wysokoprężnych i skupiają się na silnikach benzynowych, jak i na hybrydach czy samochodach elektrycznych. Kasa, kasa, kasa. Teraz powinienem tak populistycznie powiedzieć, tylko diesel, nie ma żadnej innej alternatywy, ale powiem Wam szczerze, tak z perspektywy najbliższych 3-4 lat, patrząc na nowe samochody, mam taką świadomość, już patrząc względem tego, co dzieje się obecnie na rynku, no Mazda jest tutaj pewnym wyłomem, ale będzie działo się to, co od 2014 roku wdrażała marka Volvo, czyli nawet do największych SUV-ów, jakie mają, czyli m.in. do XC90, montowali maksymalnie silnik o pojemności 2 litrów wysokoprężny, który miał 250 koni. Ci, którzy mnie oglądają, dobrze wiedzą, że miałem dokładnie taki samochód i on owszem był w stanie sprostać tym danym parametrom technicznym, które mamy, szczególnie jeżeli chodzi o spalanie, ale w bardzo określonych warunkach. W mieście, kierowca sam w aucie i na drodze pozamiejskiej tak jak najbardziej. Ale jeżeli do tego auta włożyliśmy
trzech, czterech pasażerów, jakiś lekki bagaż, okazywało się, że przy prędkości autostradowej to auto już nie paliło tak jak w katalogu miało zaznaczone na trasie 5,5 litra, tylko paliło około 11-11,5 litra. I wydaje mi się, że w najbliższym czasie przy dużych SUV-ach będą znikały powoli silniki 3-litrowe na rzecz 2-litrowych bądź podwójnie uturbionych 1,5 czy 1,6, co w teorii na papierze będzie wyglądało fajnie, w rzeczywistości będzie okazywało się wielkim bublem względem tych silników o większych pojemnościach, które były wcześniej. Czy silnik wysokoprężny jest dla każdego? No nie, zawsze powtarzało się, że diesla wybierały osoby te, które dużo jeździły w trasie, a w mieście to auto nie do końca się sprawdzało, szczególnie na krótkich dystansach występowała tak zwana nadeksploatacja. No to dobrze, odwróćmy kota ogonem. Czy silnik benzynowy jest dla każdego? No te 15 lat temu spokojnie bym powiedział, że tak, no bo one sobie w mieście świetnie radziły, szczególnie takie zwykłe 1.4, 1.6 benzynowe, 100-110 koni, czterocylindrowe, bez żadnego uturbienia. Obecnie bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek silnik benzynowy, który nie ma uturbienia, szczególnie te jednolitrowe, trzycylindrowe, uturbione, bardzo mocno wysilone, w sumie też sobie na krótkich dystansach mogą nie radzić aż tak dobrze. Zatem trzecie pytanie. Czy auto elektryczne jest dla każdego? Tutaj będę podkreślał póki co, że nie. Z tego względu, że jeżeli ktoś mieszka w bloku z wielkiej płyty i miałby kupować elektryka tylko i wyłącznie z nastawieniem, że będzie ładował go na ładowarkach miejskich, no to finansowego tutaj jakiegoś bilansu nie ma żadnego. No prawda jest taka, że to jest bardziej zakup ideologiczny, bo w wielu przypadkach okaże się, że koszt przejechania 100 km będzie o wiele większy aniżeli silnikiem wysokoprężnym czy również benzynowym. Dobrze wiecie, w 2021 roku kupiłem swojego pierwszego elektryka, było to Renault Zoe. Nie ukrywam, zrobiłem to bardziej z ciekawości, bardziej by poznać tę technologię, by zobaczyć czym to się charakteryzuje, bo co innego dostać auto na testy, na tydzień przejechać tam 500-1000 km, a co innego mieć to auto dłużej i zapoznać je zarówno z wiosną, latem, jesienią, ale przede wszystkim zimą. A to było bardzo kluczowe względem tego mojego testu. Nie ukrywam, nie zrobiłem tym autem jakoś bardzo dużo kilometrów, bo na przestrzeni 12 miesięcy przejechałem ich około 8000 km, ale to było takie drugie, trzecie auto w domu, bo tak uważałem, że trzeba postrzegać samochód elektryczny raczej jako samochód do jazdy wokół komina. Ja wiem, że teraz propagatorzy samochodów elektrycznych powiedzą: Waldek, co ty gadasz? Elektrykiem to Polskę wzdłuż i wszerz można teraz przejeżdżać bez najmniejszego problemu. Po prostu trzeba się chwilę zastanowić, sobie rozplanować, gdzie można ładować samochód. To ja dam przykład. Może nie jestem jakby takim typowym klientem pod samochody elektryczne, ale zwróćcie uwagę na jedno. Ja jeżdżę bardzo dużo. W zeszły czwartek miałem do przejechania 1100 km. Jechałem o 6.15 z domu, czyli miałem 3 spotkania w 3 różnych częściach Polski, zaczynając od Podlasia i wróciłem około 21 godziny do domu. Wiecie, o czym w międzyczasie myślałem? O tym, żeby jak najszybciej dotankować auto. Po 800 km musiałem to auto dotankować. Trwało to pewnie z toaletą około 10 minut i mogłem jechać do domu, do rodziny, bo zależało mi, żeby ten czas jak najlepiej spędzić. A na przykładzie samochodu elektrycznego, no pewnie bym musiał 2 to na pewno, jak nie 3 przerwy zrobić w międzyczasie. No i fajnie, jeżeli ładowarka by zapodawała te 100 kW, a nie na przykład jak to często bywa 60, więc każda z tych przerw by trwała od 45 minut do godziny 15. Więc wyjeżdżając o 6.15, no nie chciałbym wracać o północy. I to na chwilę obecną, w takim długofalowym użytkowaniu jako jedno auto w domu, na pewno będzie problematyczne. Oczywiście, na chwilę obecną nie mam samochodu elektrycznego, ale nie zmienia faktu, że możliwe, że w niedługim czasie jakiś elektryk pojawi się w moim garażu, ale bardziej znowu z ciekawości dla draki, by zobaczyć, co na przestrzeni 2 czy 3 lat się zmieniło, chociaż nie wiem, czy to będzie teraz. Pomyślimy, zobaczymy. Prawda jest taka, że jeżeli miałbym mieć teraz elektryka, to dalej bym go traktował jako drugie, trzecie auto w domu, bo można powiedzieć, że jestem złotym klientem. W domu ładowarka 11 kW, na firmie 30 km dalej ładowarka 22 kW i duża fotowoltaika, która w zupełności jest w stanie zaopatrzyć ten samochód w prąd, co nie zmienia faktu, że ostatnio ładując elektryka, którego miałem do testów u siebie w domu w garażu, ten 6-metrowy kabelek sobie wyciągnąłem poza garaż i auto ładowało się na zewnątrz, tak dla własnego spokoju, jak i bezpieczeństwa. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, co boli nas najbardziej, czyli tego, co w mediach się powtarza, że to już koniec diesla, bo teraz będą strefy czystego transportu. Diesel to już nic nie będzie wart, nikt nie będzie go chciał kupić, bo wystarczy go już tylko oddać na złom, bo wartość jest zerowa. Na chwilę obecną nie mamy żadnej strefy czystego transportu.
Owszem, od 2024 roku ma być ponownie stworzona strefa czystego transportu w Krakowie, bo ona już tam była w 2019 roku, tylko była tak zwanym lekkim niewypałem. W międzyczasie Warszawa już robi konsultacje i też ma zamiar wprowadzić w 2024 roku strefę czystego transportu. I inne miasta, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców, również tego typu strefy będą mogły robić. Kilka miast jest zainteresowanych, tylko prawda jest taka, że przed wyborami to nikt się nie chce wychylać, bo dobrze wie, że jak to będzie działało na elektorat. I zwróćmy uwagę, jak to wygląda na przykładzie strefy czystego transportu w Warszawie. Owszem, mam świadomość, że strefa czystego transportu dzieli ludzi ze względu na zasobność portfela. I to jest lekko nie fair. No ale dobra, spójrzmy na te statystyki. Od 2024 roku pierwszy ten etap dwuletni ma wykluczyć 2% samochodów, które miałyby wjeżdżać do tej strefy. Czyli samochody benzynowe Euro 2, czyli starsze niż 27 lat i diesle Euro 3, czyli starsze niż 18 lat. 2026 to będzie ograniczenie dotyczące 9% wszystkich samochodów w Polsce, 28 16%, 30 rok 23%, 30 rok 27%, bo każda strefa, jeżeli zostanie wcielona, co 2 lata będzie musiała te normy coraz bardziej restrykcyjnie zaostrzać. No i teraz moje pierwsze pytanie, bo to pięknie brzmi jako plan, ale też to wygląda trochę jak z tym 2035 rokiem, czyli przejściem na samochody całkowicie elektryczne, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych aut, bo nikt nie zakaże eksploatacji silników spalinowych dalej, jak i sam fakt, że tego typu strefy mogą jeszcze ewoluować, mogą się w pewien sposób zmieniać, bo ten 35 rok okazuje się, że możliwe, że nawet lekko dojdzie do lamusa, będzie lekko przeciągnięty. Tak samo z normą emisji Euro 7, ona twardo miała wchodzić w 2025 roku, a koncerny motoryzacyjne już bardzo się buntują. A z jakiego względu? Ano z takiego względu, że dolar się w tym wszystkim nie spina. Ponieważ miały konkretne targety ustalone, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów, no i przechodząc teraz bardzo mocno na samochody elektryczne, nakładając gigantyczne koszty na marketing związane z samochodami elektrycznymi, okazuje się, że to się nie spina, że klienci aż tak chętnie póki co nie chcą przesiadać się na auta elektryczne. Owszem, też mam świadomość, że pięknie to wygląda w statystykach, że rok do roku koncerny się chwalą, albo w tym roku żeśmy sprzedali o 70% więcej samochodów elektrycznych niż w poprzednim. No brzmi to pięknie, tylko my cały czas rozmawiamy o kilkunastu tysiącach samochodów, co względem samochodów spalinowych stanowi bardzo mały procent i jest swojego rodzaju dodatkiem. Więc ja bym tutaj jeszcze tego wszystkiego tak mocno nie przekreślał. No i chyba temat najbardziej wrażliwy pod kątem transportu, czyli samochodów dostawczych do 3,5 tony, bo ta elektryfikacja w 2035 roku również tego segmentu będzie dotykała. I teraz moje pytanie, na jakim jesteśmy etapie? Bierzemy sobie duże dostawczaki rzędu Renault Mastera, Fiata Ducato, Mercedesa Sprintera i wszystkich innych, łącznie z Iveco Daily. Nawet jeżeli którakolwiek z marek ma już te samochody elektryczne, my cały czas przy tego typu furgonach rozmawiamy o zasięgach maksymalnych rzędu 240-270 km, nawet na przykładzie samochodów mniejszych, jakim jest Mercedes EQV, czyli tak zwana V-klasa w formie elektrycznej. My mówimy o aucie 9-osobowym, 8-osobowym, najczęściej wybieranym przez klientów, które ma realny zasięg na poziomie 250 km. Moje pytanie. Dla kogo to jest adresowane? Oczywiście w chwili obecnej bardzo mocno tego typu autami interesuje się kurierka, ponieważ z jednej strony jest to fajny PR, pokazanie się, że jesteśmy friendly zone, strefą eko, ale z drugiej strony te auta zazwyczaj jeżdżą do 200-250 km dziennie i nawet przy tym załadowaniu, powiedzmy, że na jednym tankowaniu prądu są w stanie ten dystans pokonać. Ale co z busami, już nie mówię o międzynarodówce, gdzie ktoś w 4 dni jedzie do Hiszpanii i z powrotem, ale mówiąc o zwykłym transporcie krajowym, samochodem dostawczym. Jeżeli ktoś ma do przejechania 1000 km dziennie, przy zasięgu 200-250 km będzie to problematyczne. Nie tyle samym problemem są auta, co swojego rodzaju technologia. Po pierwsze, baterie ważą bardzo dużo, co za tym idzie, odbierają nam dopuszczalną masę całkowitą, a przede wszystkim ładowność naszego pojazdu. Po drugie, na pewno problemem jest jeszcze czas ładowania tego typu samochodów, ponieważ kurier nie będzie godzinę 20 stał na ładowarce i w międzyczasie sobie obdzwaniał klientów, bo wie pani, ja to do pani przyjadę o 17:15, jeżeli mi ładowarka tutaj wyda. I to na pewno jest mocno problematyczne. Na chwilę obecną, zbierając to wszystko w całość, uważam, że
Samochody elektryczne na pewno są jakąś tam formą rozwoju i na pewno w małych, fajnych osobówkach dla drugiego, trzeciego auta w domu, jeżeli ktoś ma dom, właśnie podkreślam, jakiś panel na dachu, ma swoją ładowarkę, może być to ciekawa alternatywa, bo za te 10-12 zł, nawet ładując już bez używania fotowoltaiki w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, można spokojnie jeździć przez te 100 km. Na pewno na przykładzie dużych, większych samochodów rodzinnych, niekoniecznie SUV, no kiedyś to były tak zwane minivany, teraz jest taka moda na SUVy. Okazuje się, że silnik jako auto elektryczne no nie jest tutaj aż tak idealnym rozwiązaniem. Silnik benzynowy na pewno jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, a na przykładzie dużych SUVów, jeżeli ktoś jeszcze chce podpiąć już nie tyle jakąś autolawetę, przyczepę kempingową, ktoś chce podpiąć jakąś motorówkę, jacht na przyczepie, no okazuje się, że diesel na chwilę obecną nie ma żadnej alternatywy. Żadnej alternatywy realnej. W tym momencie, no, ktoś powie, Waldek, benzynówka, ale mówimy o ekonomii. Jeżeli miałbym kupować auto pod kątem też ciągnięcia przyczepy, bez dwóch zdań wolałbym wybrać diesla niż silnik benzynowy, bo na przykładzie Q8 ze średnim spalaniem, już zbierając z całego mojego tego czasowego przejazdu, powiedzmy jest na poziomie 8,5 litra, analogiczny silnik benzynowy spalałby o te 2 litry więcej. Ktoś powie, Waldek, dobra, co to są 2 litry na 100 km? To jest nic. No na moim przykładzie, w perspektywie przejechania roku, to jest około 12-14 tysięcy złotych, czyli ponad 1000 złotych oszczędności miesięcznie. Sorry, nie chcę tego przepalać w komin, wolę kupić dziecku jakiś prezent. Zbieram to dzisiaj wszystko w całość, nie ukrywam, chętnie wrócę do tego materiału za rok w formie uzupełnienia, zobaczymy co się zmieni i tak sukcesywnie rok do roku będę ten materiał odświeżać. Ale nie wydaje mi się, że się bardzo dużo w tej tematyce zmieni, więc poprzez ten materiał też chcę właścicieli silników wysokoprężnych trochę uspokoić. Podzielcie się w komentarzach, co wy na ten temat myślicie, a póki co żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!